Hej kochani, dzisiaj będzie haul. Kolejny, wiem, że kolejny, bo ostatnio był haul i to taki dosyć spory. Ale teraz wróciłam z wyjazdu i chcę wam pokazać, co kupiłam, zanim to wszystko rozpierzchnie się po domu. Mam jeszcze walizkę niewypakowaną, także jutro lub za parę dni zrobię wam haul ubraniowy, a dzisiaj wam zrobię haul taki z dodatkami, z butami, z akcesoriami, czyli wszystko poza ciuchami, co kupiłam, chcę wam pokazać. No i opowiem wam trochę o tym, czy warto było kupować, czy nie, jak wyglądają teraz ceny w Stanach. Zanim zaczniemy, to powiem jeszcze o rzęsach, bo było milion pytań. Mam zrobione rzęsy metodą 1:1. Robiłam u Justyny na Ursynowie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam was do filmu Oleski. Link jest na dole. Nakręciłyśmy z Oleską film podczas wizyty Oleski w studiu. Właśnie na temat przedłużania rzęs. Także zrobiłam sobie rzęsy na wyjazd oraz do telewizji, żeby nie musieć rano przyklejać sztucznych rzęs, żeby jakoś wyglądać jak człowiek. No i na wyjazd, ponieważ jest to bardzo, bardzo wygodne. Myślę, że teraz jak będę za miesiąc jeszcze wyjeżdżać na urlop, to też sobie zrobię, bo to jest po prostu bardzo wygodne. Ani razu nie malowałam oczu podczas wyjazdu. Dobra, to taka dygresja. Przechodzimy do zakupów. No i zaczynam od tego, czy warto było w ogóle... Gdzie warto było robić zakupy w Stanach? To już, słuchajcie, nie są te zakupy, które były 5 lat temu, kiedy pojechałam pierwszy raz, nawet 6, bo wtedy dolar stał po 2 zł, więc wtedy naprawdę można było kupić dużo sprzętu, dużo ciuchów, buty, wszystko w tak świetnych cenach, że naprawdę mieliśmy wypchane walizki, wtedy kupiłam też komputer, no jakiś tam sprzęt nagrywający. Także powiem wam, że teraz już ceny nie są aż tak atrakcyjne jak były, ponieważ dolar jest już mocniejszy. Jak teraz byłam, to było około 3,30 chyba wartość, także no nie był jakoś strasznie wysoki kurs, ale nie był też jakiś szalony, żeby robić nie wiadomo jakie zakupy. No i dodatkowo te wszystkie sklepy, większość sklepów, które są tam, sieciówki są już u nas. Zara w Stanach jest strasznie droga, na przykład spodnie w Zarze kosztują 100 dolarów, co jest w ogóle jakąś kosmiczną ceną. Ale za to w Stanach warto robić moim zdaniem zakupy w outletach, ponieważ tam naprawdę można znaleźć taniej rzeczy, szczególnie z jakichś tam poprzednich kolekcji, jakieś designerskie, różne rzeczy w naprawdę dobrych cenach. Dodatkowo marki takie jak Tommy Hilfiger, Lacoste, no tego typu marki, czy tam Calvin Klein, które u nas są jakimiś markami już z wyższej półki, takimi już trudniej dostępnymi dla przeciętnego człowieka, tam są po prostu tańsze i tam wszyscy chodzą w takich markach. Także jeżeli chodzi o zakupy w takich markach, to się opłaca na pewno. Ok, no to przechodzimy do haulu, będę wam pokazywać po kolei. Może zacznijmy od butów, bo tutaj najwięcej mi miejsca zajmują. Przede wszystkim kupiłam Converse. A nie, zacznijmy od sprzętu, którym nagrywam. Właśnie, to jest najważniejsze, tam, co tam, buty i tak dalej. Najważniejszy jest sprzęt, także mam nowy obiektyw. To jest pierwsza próba w domu. Mam nadzieję, że dobrze go ustawiłam, jeżeli chodzi o ostrość. Przepraszam za takie tło, ale mam mały bałagan, także na to nagrywam na tyle mojego biurka. Mam nadzieję, że jest ok. Jest dosyć jasne. To jest tak zwany pancake, czyli naleśnik, taki mały, jasny obiektyw Canona. I ja go dostałam w prezencie od taty. Bardzo ci, tato, dziękuję jeszcze raz za ten wspaniały prezent. No był tańszy niż w Polsce, także na pewno jeżeli chodzi o Canona, to się opłacało. Ale niektórych rzeczy, na przykład mikrofonu, nie kupiłam sobie, bo chciałam też kupić mikrofon w Stanach, ale bardziej się opłaca w Polsce. Także kupiłam go w Polsce. W ogóle niedługo zrobię film o sprzęcie, którym nagrywam bez dużo pytań. Dobra, koniec gadania. Najważniejszy jest obiektyw, to jest mój najważniejszy zakup, z którego się najbardziej cieszę. Druga sprawa to są buty. Już sięgam tutaj po Converse. Ja kiedyś zarzekałam, jeszcze byłam w liceum, że do końca życia będę chodzić w superstarach. Że superstary to są buty, za które dam się pokroić i ja będę po prostu do końca życia chodzić w najwygodniejszych na świecie superstarach. Odwołuję to i teraz będę chodzić do końca życia w Converse'ach. Kupiłam białe, trochę już, przepraszam, są brudne, bo w nich chodzę cały czas. Także białe, zwykłe, krótkie i co było fajne, to znalazłam je w sklepie Urban Outfitters i były taniej tam niż w sklepie Converse, kosztowały 45 dolarów. W sklepie Converse kupiłam sobie wysokie beżowe, o których marzyłam, wrzucałam zdjęcie na Instagram jakiś czas temu, także to było moje marzenie zrealizowane. No i trzecie, Converse nie są moje, tylko kupiłam moje Paulinie miętowe, bo takie sobie zażyczyła. Tak jest liczne, niestety nie było mojego rozmiaru, ale zobaczcie jakie są cudne, chciałam wam tylko pokazać właśnie ze względu na cudny kolor. Także Converse w Stanach kosztują 50 dolarów, czyli jest to troszeczkę ponad 150, około 160 zł. Także na pewno się opłaca. U nas Converse kosztuje 250, nawet 300 zł, w zależności od modelu.
Jedynie taniej można je znaleźć w outletach, tam około 20-30 dolarów, wtedy jak to są ograniczone kolory. Ja kiedyś właśnie moje szare Converse kupiłam w outlecie poza Nowym Jorkiem za 20 dolarów, to wtedy jak dolar był po 2,20, możecie sobie policzyć, to w ogóle było za grosze. No dobra, ale Converse uwielbiam, to są moje ukochane buty. Wiem, że to są trampki, że są mimo wszystko drogie, ale u mnie są nie do zdarcia, ja będę chodzić, mówię, będę teraz kolekcjonować Converse, będę kupować kolejne kolory, bo jestem uzależniona. Takie słodkie sandałki kupiłam sobie w Century 21. Bardzo ładnie wyglądają na nodze. Na pewno wam nagram jakiś outfit, na pewno wam w ogóle nagram outfity z moimi ostatnimi zakupami, z moimi rzeczami z mojego ostatniego haulu, plus z zakupami ze Stanów, żeby wam trochę pokazać, jak wyglądają na mnie. No i teraz w ogóle będę je nosić na pewno. Wiadomo, z przyjemnością się nosi nowe rzeczy. Także takie sandałki. Podoba mi się to, że tutaj są okute na złoto, bo to się nie będzie ścierać, bo mi się tutaj zawsze ścierają. Może jakoś krzywo chodzę. I te sandałki kosztowały 30 dolarów, jakieś Dolce Vita, nie wiem, w tym outlecie Century 21, tam są takie właśnie jakieś tam projektanckie i nieprojektanckie rzeczy, także no to mi się podobało, bo są miętowe, takie morskie bardziej. Torebki dwie, najpierw będzie kartówka, którą kupiłam z Century 21, wszystko chyba mam. I to jest jakaś firma Urban Expressions, nie mam pojęcia co to jest, też kosztowała 30 dolarów. Także nie mało, ale jest bardzo solidnie wykonana, ze złotym łańcuszkiem, także przyda się na jakieś tam wesele, na jakieś tam wyjścia, jakieś tam wieczorne bardziej. Tak wygląda, taka różowa podszewka. I tutaj dopiero teraz zauważyłam, że oni mają napisane, że to jest produkt wegański, czyli 100% animal friendly. Tak wygląda i... Aha, i cena wyjściowa była 65 dolarów. Jeżeli chodzi o sandałki, to cena wyjściowa była 100 dolarów, także przecenione na 30 i z 65 dolarów przecenione na 29,97. Kopertówka. Moje siostry też przywiozą. Niestety wam nie pokażę zakupów, które przywiozą moje siostry, bo już są moje siostry. Okej, okay, torebka druga. Z Tommy'ego Hilfigera. Jak mówiłam, Tommy Hilfiger nie jest jakąś marką niesamowitą w Stanach i wszyscy noszą na co dzień takie rzeczy, to nie jest nic wielkiego. I też kosztowała 50 dolarów, przeceniona z około 150. Nie mam już w tej chwili metki, ale z pamięci mówię, że około 150 była cena wyjściowa. Także 50 dolarów, moim zdaniem bardzo ładna torebka na lato. Ona jest taka średnia, ona nie jest właśnie za duża. Jedyne co się martwię, że się będzie brudzić, no ale ten materiał jest taki w miarę śliski, więc myślę, że będzie się w miarę dobrze czyścił. Podoba mi się połączenie niesamowicie brązu z białym, z granatem. To jest takie marynarskie połączenie, ja zawsze na lato lubię takie połączenia. No i to jest chyba takie standardowe dla Tommy'ego Hilfigera. Oni mają te sandałki, te wszystkie torebki właśnie w taki deseń. Była jeszcze brązowa, była jeszcze beżowa. Beżowa też mi się podobała, ale najbardziej mi się spodobał kontrast białego z brązowym. W środku ma sporo kieszonek, co mi się bardzo podoba, tak jest tutaj zapinana na taki dziubek, ale ma sporo kieszonek, jest bardzo pojemna, wbrew pozorom już tutaj zapakowałam swoje rzeczy, podoba mi się jej kształt, także myślę, że będę ją nosić teraz w wakacje, także strasznie jestem z niej zadowolona. Tu mam pod ręką, od razu wam pokażę, kubek ze Starbucksa jeszcze w pudełku, bałam się, że się zbije. Przywiozłam sobie siostrze po 12 dolarów, wiem, że też sporo jak za kubek, ale no nie mogłam, słuchajcie, nie wziąć z tą taksówką nowojorską, tutaj jest Empire State Building, tutaj jest Chrysler Tower, czy tam Building, czy jak on się nazywa, jakiś most, nie wiem który, także no musiałam go mieć, jest duży, na poranną kawę, tu mam napisane New York City, także na pamiątkę z Nowego Jorku. Dobra, tutaj pokażę wam coś śmiesznego, co dostałam od Leslie w prezencie, bo zachwyciłam się u niej w domu. I ponieważ mi się bardzo podobało, to w ogóle mi zamówiła w prezencie i po prostu przyszło. U nich w ogóle strasznie szybko wszystko przychodzi na drugi dzień. Wszystkie paczki z rzeczy, które są zamówione z Amazonu, jestem po prostu pod wrażeniem. Także to działa tak, że ściskamy uszy zająca i o, no właśnie już działa. Dobra. I pieprz. Pieprz nam się w tym młynku kurczy. Ale to fajne, bo tak ściskamy, nie musimy wyciskać i tak dalej. Także fajny prezent od Leslie. Jeżeli chodzi o akcesoria, to mam jeszcze okulary z Guessa, to wam pokazywałam też na Instagramie zdjęcie, czy kupić, czy nie kupić. Kupiłam, ojejku, jakie brudne, kupiłam sobie i siostrze, tak wyglądają, ja sobie kupiłam brązowe, siostrze kupiłam czarne. I słuchajcie, kto nie założy te okulary, to po prostu wszystkim pasują. Także myślę, że fajny zakup. Kosztowały 19 dolarów. Nie pamiętam ceny wyjściowej, bo zerwałam metkę, ale nie wiem, ile kosztują okulary Guessa w Polsce. Myślę, że ponad 200 zł na pewno. Guess w Polsce jest strasznie drogi, to jest marka w ogóle, nie wiem dlaczego tak droga, a w Stanach jest tańszy i no mówię, za 19 dolarów aż szkoda było nie brać, także fajne okulary.
zegarek kupiłam z Kenneth Co. To jest taka amerykańska i sztandarowa firma. I tak dopadliśmy z tatą te zegarki i tata sobie wybrał dwa, ja sobie wybrałam jeden. I ten kosztował $49. To jest zegarek srebrny na bransolecie. Nie wiem, czy będziecie tutaj dobrze widzieć. Ze złotą obwódką, złote metal elementy w środku. Taki bardzo klasyczny, duży, wygląda jak męski, ale to jest zegarek na pewno unisex. Muszę sobie skrócić bransoletę jedynie. O, zobaczcie, tak wygląda. Już dawno chciałam mieć też srebrny zegarek. W ogóle ostatnio też zaczęłam z powrotem nosić srebro, bo złota mam trochę dość. Także wracam trochę do srebra. Strasznie mi się spodobała ta bransoleta. Nie lubię takiej za bardzo. Właśnie wolę, jak jest jakaś plecionka. Kupione za $50, przecenione za $150, więc myślę też, że bardzo fajna promocja. Dwa zapachy, bo tu mam pod ręką. Byłam w TJ Maxie, bo wiemy, że w Stanach jest TJ Maxx, u nas jest TK Maxx, także to jest to samo. I znalazłam moje perfumy Paris Hilton, których nie otworzę, bo mam jeszcze prawie pełną butelkę, ale szkoda mi było nie brać za $19, gdzie u nas kupuję je zawsze ponad 100 zł. I to jest 100 ml. Bardzo lubię te perfumy, mimo że Paris Hilton, ja kiedyś dostałam w prezencie, już Wam mówiłam i byłam tak na nie nastawiona, o nie będę używać perfum Paris Hilton, a naprawdę są śliczne, słodkie. Jak będziecie mieć możliwość powąchania sobie na przykład w Superfarmie czy w Sephorze, to koniecznie skorzystajcie. Wiele z Was kupiło te perfumy i jesteście zadowolone, bo dostawałam maile, także polecam Wam szczególnie ten zapach Just Me. I drugi zapach, który kupiłam, to jest woda toaletowa CK1 Summer. To już kupiłam na lotnisku w Amsterdamie, bo mieliśmy przesiadkę w Amsterdamie, więc w Stanach niestety nie mogliśmy nic kupić, bo musielibyśmy zabrać podręczne perfumy i nie przeszlibyśmy przez kontrolę w Amsterdamie. Także dopiero w Amsterdamie mogłam je kupić. Wydałam na nie €40. Bardzo chciałam je mieć. Co rok kupuję sobie wodę toaletową, to One Summer, i właśnie zużywam je w okolicach lata. I one zawsze są opakowane tak, że macie atomizer i macie też zakrętkę, że możecie zdjąć atomizer i mieć jako wodę kolońską. A dlaczego? Ponieważ jest to unisex, zapach unisex. Ten jest wyjątkowo z takimi nutami męskimi. Ale ma coś w sobie, mimo że ma dużo takiego ogórka w sobie, takiej świeżości, której ja nie lubię za bardzo w perfumach, takich ogórkowych, melonowych zapachów, to ten właśnie taki jest, ale ja tam wyczuwam taką nutę mięty, jest bardzo, bardzo świeży. Dodatkowo ta butelka jest pokryta tak jakby rosą, no świetna. Jak mówię, co roku sobie kupuję i bardzo je lubię, bo fajnie się trzymają w lato. Nie są ciężkie, są właśnie takie świeże na ciepłe dni. Szczególnie te mi się kojarzą z wakacjami, przez to, że mają taki właśnie ten zapach świeżości, takiej bryzy. Także nie mogłam sobie odmówić, mimo że są lekko męskie. Oleska u mnie je wąchała i mówi, że są faktycznie troszkę takie męskie, bo w zeszłym roku były bardziej damskie, w zeszłym roku były bardziej w pomarańcz padające, taka nuta zapachowa. A ona mówi, ale coś w sobie mają rzeczywiście. No i mają coś w sobie, nie mogłam się im oprzeć, także kupiłam na lotnisku. Tutaj mam dwa balsamy, jeszcze siostrę też kupiłam, zaraz znajdę ten drugi. Dwa balsamy z EOS. Uwielbiam te balsamy, te jajeczka, jak byłam 2 lata temu, to też kupiłam Passion Fruit, a tym razem kupiłam sobie miętowy i cytrynowy. I miętowy jest świetny, bo nie dość, że fajnie chłodzi usta na lato, to odświeża oddech po prostu, bo jest miętowy. Taki zapach delikatnej mięty. Bardzo fajne są te balsamy. Można je w Polsce dostać w niektórych sklepach internetowych i na Allegro. W Stanach kosztują $5. Także EOS, szukajcie takich jajeczek. Bardzo fajne balsamy. Dalej kupiłam dwie rzeczy w Sephorze. Sporo na to wydałam, ale nie mogłam nie kupić doktora Branta Microdermabrasji. Mam pełne opakowanie, co ja mówię, mam pół opakowania jeszcze poprzedniego, także ten idzie do, wędruje do schowka. Nie wiem, jak szybko będę w Stanach, także musiałam się zapatrzyć. To jest najlepsza Microdermabrasja, jaką miałam. Dziękuję Ci, Gosiu, moja kochana, że mi wysłałaś poprzednie opakowanie. I że się mogłam zaznajomić z tym produktem, ponieważ jest świetny do mojej trądzikowej cery. Wtedy, kiedy mam lepszy dzień, kiedy nie mam wyprysków, robię sobie tą mikrodermabrazję i fantastycznie rozjaśnia przebarwienia, rozjaśnia jakieś tam ślady potrądzikowe, fajnie ściera, odświeża skórę. On ma coś w sobie, on ma dużo naturalnych składników, on ma coś w sobie takiego, że dobrze naprawdę działa na moją skórę, dobrze z nią współgra. W naszej Sephorze kosztuje 400 zł, więc w ogóle prawie 400 zł, więc cena zaporowa. W internecie można dostać za trochę mniej. Ja go kupiłam za $70, także też nie mało, ale no mówię, to jest produkt świetny, bardzo wydajny.
Także musiałam go mieć. I drugie kupiłam, ale teraz troszeczkę żałuję, bo nie wiem, czy będę stosować tą kurację. To jest kuracja z Murad. Nie wiem, czy nie zostawię sobie ją na jesień. Po prostu Graveyard Girl strasznie zawsze rekomenduję te produkty. Tutaj oczywiście jest photoshopowana pani po, tu przed pryszczach nieszczęśliwa, tutaj po, już w ogóle super. Podobno super zestaw właśnie do cery trądzikowej. Zobaczymy, ja chyba sobie zostawię na po wakacjach. Tak mi się wydaje, bo teraz już, bo tutaj są kwasy. Nie chcę na słońce narażać mojej cery po kwasach. Ostatniego czy przedostatniego dnia trafiłyśmy z Marią do Body Shop, bo były spore przeceny. Maria sobie coś wybierała po 3 dolary, jakiś tam taki rozświetlacz do ciała, jakieś takie słodkie dziewczyńskie rzeczy. A ja sobie wzięłam dwie rzeczy, wprawdzie one są w Polsce, znaczy nie jestem pewna, czy to jest dostępne w Polsce, ale to było przecenione na 7 dolarów, więc w ogóle szkoda było nie brać. To jest mleczko do ciała w sprayu kokosowe, które strasznie, strasznie mi odpowiada, ponieważ jest leciutkie i to nie jest taki nachalny zapach kokosa, jest bardzo delikatne. Także co 7 dolarów. To kosztowało też 7 dolarów. To jest masło o zapachu. A przepraszam, 10. Teraz widzę, z 20 na 10. Przepraszam, pomyliłam się. O zapachu lawendy, czyli taki idealny przecinam. Ja ostatnio uwielbiam zapach lawendy. Takiej... taki niesztuczny, nie wiem jak to wyjaśnić. Jak jest taki prawdziwy zapach lawendy, to mi się bardzo podoba i mnie uspokaja. To jest z francuskiej lawendy, właśnie. W takich vlogs tam jest ta z Provence, to jest właśnie to jest francuska lawenda. Bardzo lubię te masła, także no, kupiłam sobie i głupota oczywiście, bo tylko sobie obciążyłam walizkę, musiałam parę rzeczy wyjąć i przełożyć do taty. No ale trudno. Z Elfa kupiłam sobie jedyną rzecz, Makeup Lock and Seal, czyli taki produkt, który ma utrwalać czy kreskę, czy to cień na brwiach, czy to cień do powiek. Można go mierzyć. Ja myślałam, że to będzie bardziej w formie takiego jakby sklejacza, a to jest bardzo rzadkie, to jest rzadsze niż duo. I to trochę działa jak duo, to jest takie bardziej do wymieszania z cieniami. Także nie wiem, czy będę go... Ja go kupiłam po to, żeby utrwalać brwi. No i tak sobie się na razie sprawdza. Nie wiem, będę jeszcze z nim kombinować, ale kosztował 3 dolary. Tu jakieś takie gadżety. Bo oprócz obiektywu miałam sobie do takie coś do przytrzymywania kabelków. Przykleję sobie tutaj do kompa, żeby mi te kable nie latały dookoła. Słodkie takie coś. I to było niedrogie, 6 dolarów kosztowało. No i co? I to chyba wszystko. Czy dobiegłam do końca akcesoriów? Jeszcze mam gazetę. No i to wszystko już będzie. Ostatnia jest gazeta, czyli Vogue. Nie mogłam się powstrzymać oczywiście. 5 dolarów. Słuchajcie, w prenumeracie kosztuje dolara. Płacicie 12 dolarów w Stanach za cały rok i macie za 12 dolarów prenumeratę. Tu w środku jest właśnie informacja o tym, więc w ogóle jestem wściekła, też bym chciała mieć Vogue za dolara miesięcznie. Ten numer mnie trochę zawiódł, bo jest strasznie cieniutki. Zawsze ten amerykański był taki właśnie taka księga, w której się zaczytywałam przez godzinę, a ten jest cienki. A to dlatego też chyba, że wydali drugą wersję z imprezy w Metropolitan Museum, która się odbyła jakiś czas temu, wszystkie gwiazdy na czerwonym dywanie i omawianie ich sukienek i skandali i aferek i tak dalej. Także ta druga część, druga wersja kosztuje 10 dolarów, nie kupiłam jej, przejrzałam ją na lotnisku. To kupiłam, żeby sobie poczytać i przejrzeć. Strasznie mi się podoba reklama, czego to jest, Lancome, nowy jakiś tusz, Hypnose, zobaczcie jaka reklama. Mam nadzieję, że to będzie widać, taka śmieszna. Trójwymiarowa, mi się spodobała. No i tyle, no. Jest parę ciekawych rzeczy, ale bez szału. Bez szału, tak. Fajnie sobie popatrzeć na ładne reklamy. Valentino, co tutaj mamy? Marc Jacobs, no takie tam. Można też tutaj coś poczytać, ale mówię, jest bez szału. Nie ma tutaj nic takiego, czym bym się jakoś zaczytywała lub czym bym się jakoś strasznie zainspirowała. Podoba mi się sesja Katy Perry, to może wam pokażę, jeżeli znajdę. To jedynie ta sesja jakoś tak mi wpadła w oko. Taka, jeśli kojarząca się z jakąś taką Prowansją. Tu dziewczyna na sianie w pięknej sukience. No także tyle, no. Także to były moje zakupy, akcesoria, buty i jakieś tam różne inne nieubraniowe rzeczy. Zapraszam was na haul, mam nadzieję jutro albo pojutrze wrzucę haul ubraniowy, bo mam kilka rzeczy fajnych. A tu mam jeszcze naszyjnik, zapomniałam naszyjniku, z Forever 21 za 7 dolarów, ale jakoś mi się średnio podoba, nie wiem czy jest fajny, napiszcie mi czy jest fajny.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że tęskniliście. Wróciłam, będę nagrywać. Zdradzę Wam tajemnicę, że w przyszłym tygodniu robię małą metamorfozę w moim mieszkaniu i też to nagram. Także czekajcie na ten film. Ja sama nie mogę się doczekać, już jestem umówiona. We wtorek też jadę do Katowic na koncert Cold Chamber. Napiszcie mi, kto z Was będzie. Nie mogę się doczekać. Kochany mój zespół z liceum. I to tyle. Do zobaczenia już jutro lub pojutrze. Pa, pa, kochani.